nazywam Piotr Libiński. Jestem kimś takim, kogo się określa pewnego rodzaju dziwakiem, bo jestem reporterem historycznym. Dlaczego dziwakiem? Dlatego, że reporter w ogóle to jest taka osoba, która różni się troszeczkę od zwykłego dziennikarza, bo dziennikarz jest to osoba z reguły zajmująca się takimi newsami, ważnymi wydarzeniami politycznymi. Natomiast reporter to jest taka osoba, która krąży po kraju, rozmawia często ze zwykłymi ludźmi i interesuje ją, niekoniecznie interesują ją takie najważniejsze rzeczy polityczne, natomiast czy gospodarcze, natomiast bardzo interesują ją ludzie. Czym się różni taki reporter historyczny od zwykłego reportera? No oczywiście to jest szczególny już rodzaj dziwactwa, bo ja żartuję zawsze, że mnie interesują wszelkie newsy pod warunkiem, że wydarzyły się przynajmniej pół wieku temu. Ja prawdę mówiąc rzeczywiście mam takie wrażenie, że nie szczególnie mnie obchodzi bieżąca polityka, ale potrafi mnie zainteresować na przykład połączenie PPR-u z PPS-em w 1948 roku i powstanie PZPR-u. To te rzeczy rzeczywiście niesłychanie mnie potrafią wciągnąć. Przez 20 prawie lat od 1991 roku pracowałem w Gazecie Wyborczej, w dziale reportażu Gazety Wyborczej. Pracowałem tam pod szefową moją była Małgosia Szejner, znakomita reporterka. Pracowałem razem w jednym dziale z Mariuszem Szczygłem, z Wojtkiem Tochmanem, z Jackiem Hugo Baderem. Oni się zajmowali w większości reportażem takim obyczajowym, reportażem współczesnym, ja tym historycznym, ale właściwie to jest troszeczkę sztuczny podział, bo jak się sięgnie do wielu książek reporterskich, to właściwie to się okazuje, że to prawie wszystko są reportaże historyczne, bo tak naprawdę one w większości wypadków odnoszą się do wydarzeń sprzed roku, sprzed dwóch lat, czasami sprzed dziesięciu. Właściwie wszystkie książki Hanny Kral o Holokauście to są wybitnej reporterki, są to tak naprawdę reportaże historyczne. Ja mam wrażenie, że reporterzy, którzy tą historią jakoś zajmują się, często unikają nawet tego określenia historyczne, żeby nie mieć takiego wrażenia, że się o czymś takim zmurszałym pisze. Bo ja szczerze mówiąc, rzeczywiście też jak byłem w Państwa wieku, jak chodziłem do liceum, to historii serdecznie nie znosiłem, muszę przyznać. Naprawdę, to dla mnie był jeden z najgorszych przedmiotów, jakie mi się zdarzyło uczyć. Na studiach studiowałem prawo, a nie dziennikarstwo. Też historii nie znosiłem. Tak naprawdę ta historia zainteresowała mnie dopiero, kiedy zająłem się nią właśnie w Gazecie Wyborczej. Ja się zastanawiałem, dlaczego. No i to właściwie tłumaczy, pokazuje też, na czym polega warsztat pisania o historii według mnie, a przynajmniej reportażu historycznego. Mianowicie historia w PRL-u wykładana, to po pierwsze był, bo ja byłem, no, wychowałem się w PRL-u jednak, w 80-tych latach byłem nastolatkiem, wtedy do liceum chodziłem. Po pierwsze ta historia była zakłamana, a po drugie była strasznie sztywna. Jak to powiedział mój kolega niedawno, wszyscy doskonale wiedzieliśmy, w którym roku była bitwa pod Oliwą, tylko nikt nie bardzo pamiętał, kto z kim się bił podczas tej bitwy. I rzeczywiście to trochę tak było. No, mnie w liceum uczono w większości dat. Natomiast ja nie bardzo widziałem związek między tymi datami, między wydarzeniami. Natomiast kiedy zacząłem się zajmować tą historią w Gazecie Wyborczej, to ja zacząłem spotykać ludzi, którzy byli świadkami historii. I odkryłem, że to jest rzeczywiście niesłychanie ciekawe. Ja zająłem się tak naprawdę, jeden z pierwszych moich reportaży, który napisałem, jest w pewnym sensie związany z postacią Kazimierza Moczarskiego, dlatego że ja relacjonowałem przez kilka lat proces Adama Humera, wicedyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który prowadził śledztwo przeciwko Kazimierzowi Moczarskiemu. Ja zetknąłem się wtedy również z Eugeniuszem Kimczakiem, który był jedną z osób odpowiedzialnych za, no jest jedną z osób, które torturowały po prostu Kazimierza Moczarskiego. Ja wtedy pisałem, bo Humera posadzono w pierwszej połowie lat 90. trafił do więzienia na warszawskim Mokotowie, tego samego więzienia, w którym po wojnie przesłuchiwał, tuż po wojnie przesłuchiwał więźniów. Znalazł się na powrót w więzieniu, wytoczono mu proces. I mi tak się, no udało mi się, byłem jedynym dziennikarzem, z którym on zgodził się dłużej porozmawiać. I ja wtedy odkryłem taki świat, pewien świat niesłychanie intrygującego komunizmu, bo jak mówiłem, w latach 80. byłem nastolatkiem i zastanawiałem się, czy ludzie, którzy należą do partii, którzy należą do PZPR-u, tak naprawdę wierzą w to, co mówią, bo to tak naprawdę to, co oni mówili, było takim bełkotem, że to się wydawało, że zdrowy, myślący człowiek nie jest w stanie w takie bzdury wierzyć.
I tak rzeczywiście było. Oni w większości byli konformistami. Oni w większości byli takimi ludźmi jak bohater czy antybohater ostatniej mojej książki Cyrankiewicz, wieczny premier, czyli jak Józef Cyrankiewicz, taki mistrz w cudzysłowie konformizmu polskiego. Człowiek, który idzie na układ z władzą po to, żeby w miarę przyzwoicie pożyć. I tacy byli ludzie w większości ci komuniści z lat 70. i 80. Natomiast to pokolenie komunistów powojennych, pokolenie Adama Humera, to byli ludzie, którzy rzeczywiście byli ideowymi komunistami. Ja z tym Humerem rozmawiałem wiele godzin w więzieniu. Ja miałem wtedy 25 lat, on miał 75 lat, więc no, była gigantyczna różnica między nami. Nam się nie zdarzyło mieć nigdy na żaden temat tego samego zdania. Ale ja wtedy zacząłem odkrywać, że to, co on mówi, ma swoją wewnętrzną logikę. Znaczy, jeśli on mówi o walkach z podziemiem, to on podaje przykłady tego, na przykład, że jego ojca zabiło podziemie. I to była prawda rzeczywiście. Jego ojca zabito właśnie za działalność komunistyczną. I choć ja nie akceptowałem oczywiście tego, że on w ten sposób usprawiedliwia swoją działalność, ale potrafiłem zrozumieć, o co mu chodzi. I dla mnie w pisaniu, i to jest pierwsza rzecz, wydaje mi się najistotniejsza tak naprawdę przy pisaniu reportażu historycznego i w ogóle książek historycznych, najważniejsza rzecz to jest zrozumieć swojego głównego bohatera, czy też antybohatera, bo tego Humera nazywałem antybohaterem książki. Zrozumieć, czyli wejść w jego głowę i spróbować odtworzyć jego sposób myślenia. To wejście w głowę przypomina coś w rodzaju takiego aktorstwa. Według mnie taki reporter czy pisarz historyczny powinien być aktorem w tym znaczeniu, że powinien potrafić odtworzyć psychologicznie zachowanie swojego bohatera. Oczywiście on nie zagra tego na scenie, no bo jakby potrafił zagrać na scenie, to by grał w telenowelach, a nie pisał książki. Ale potrafić powinien odtworzyć i zrozumieć, dlaczego ten człowiek się tak zachowuje. Tu też trzeba od razu o ważnej rzeczy powiedzieć. Zrozumieć to nie znaczy zaakceptować, bo zrozumienie pewnego sposobu zachowania to nie znaczy, że my zaczynamy akceptować tego człowieka, czy nawet przede wszystkim nie staramy się go usprawiedliwić. Nie, my chcemy zrozumieć, dlaczego coś takiego się zdarzyło, a chcemy to zrozumieć dlatego, żeby to jak najlepiej opisać. Bo kiedy ja zaczynałem pisać w latach 90. reportaże historyczne, to był to okres, kiedy skończyła się w Polsce cenzura, czyli można było pisać o wszystkim, o czym się tylko chciało, bez obaw o to, że zostanie to wykreślone przed drukiem. I wtedy się pojawiło mnóstwo, oczywiście do tej pory mamy mnóstwo literatury, artykułów potępiających komunizm, używających mnóstwa przymiotników. I dla mnie to zawsze było takie niezbyt interesujące, bo ja oczywiście potępiam ten system, ale to nie znaczy, że ja mam się skupiać w opisywaniu tego systemu na potępianiu go, bo to jest mało twórcze, bo to już tyle osób zrobiło, że właściwie to nie ma sensu tego powtarzać. Według mnie zdecydowanie ciekawsze jest spróbowanie odtworzenia tego, jak doszło do tego, że komuniści po wojnie przejęli w Polsce władzę, a przede wszystkim jak to się stało, że ci ludzie stali się komunistami. Bo to nas na przyszłość może obronić przed jakimś totalitaryzmem. I opisywanie tego wydaje mi się zdecydowanie ciekawsze od pisania w potępieńczym takim tonie. Co jest bardzo ważne według mnie w takiej pracy człowieka, który chce pisać o historii. Jedna z najważniejszych rzeczy tak naprawdę to jest konsekwencja. A w ogóle to jest bardzo istotne w dziennikarstwie, że po pierwsze dobrze jest w dziennikarstwie znaleźć sobie swoją specjalizację, czyli tak jak są reporterzy, którzy zajmują się sprawami Azji, Bliskiego Wschodu, reporterzy zajmujący się Stanami Zjednoczonymi. Tak, ta moja działka to jest reportaż historyczny, ale ja tak naprawdę w tym reportażu historycznym wynalazłem sobie też pewną swoją działkę, bo ja tak naprawdę najwięcej tekstów napisałem o okresie od 45 do 56 roku, czyli tym takim najbardziej dramatycznym okresie w polskiej historii, okresie, kiedy kształtowała się ta tak zwana nowa władza ludowa. Mi ten okres wydawał się najbardziej interesujący, dlatego że w nim było najwięcej dramatu. Tam każda decyzja mogła skutkować tym, że ktoś trafił do więzienia, ktoś
został pozbawiony życia. I ja pisząc te reportaże przez kilka lat, pewnego dnia pamiętam dokładnie, jak wymyśliłem pierwsze swoje trzy książki. Pierwsze trzy swoje książki wymyśliłem na skrzyżowaniu, stojąc na czerwonym świetle, skręcając stronę Gazety Wyborczej. Uświadomiłem sobie, że po chyba 10 latach pisania reportaży, ja mam trzy książki niemalże ludzkie. Jedna książka to była książka o Bolesławie Bierucie. To był taki cykl reportaży, ale to było, który ukazał się w Gazecie Świątecznej, 5 odcinków i to właściwie była gotowa książka, która potem wyszła pod tytułem Bolesław Niejasny, opowieść o Forreście Gumpie polskiego komunizmu, jak go nazwałem. Ale ja wtedy też uświadomiłem sobie, że ja mam dwa rodzaje innych reportaży. Mam reportaże o ofiarach komunizmu, czyli ofiarach tego Bolesława Niejasnego, takich jak na przykład rotmistrz Pilecki albo Jan Rodowicz-Anoda. I mam opowieści o katach tamtego okresu. Mam opowieść właśnie o tym Adamie Humerze. Mam opowieść o Igorze Andrejewie, takim słynnym polskim karniście, który uczestniczył w procesie zakończonym karą śmierci wobec generała Fieldorfa. I z tego ukazały się dwie książki, które już miały właściwie gotowe tytuły, bo to był tytuł Ofiary Niejasnego, bo ponieważ to był Bolesław Niejasny, no to były Ofiary Niejasnego, a druga strona to byli Towarzysze Niejasnego, czyli ci ludzie, którzy z nim współpracowali, czyli właśnie taki Humer czy Andrejew. I oczywiście było dużo więcej, bo ja rozmawiałem z wieloma i UBK-ami, i z wieloma sędziami. To było zresztą o tyle dla mnie niesamowite, że na początku lat 90. dzisiaj to może się wydawać mało nawet wiarygodne i taki, ja sam nie do końca w to dowierzam, ale ja wtedy chciałem z tymi ludźmi rozmawiać i zawsze chodziłem do ich mieszkań, nie dzwoniłem, bo zawsze wiedziałem, że przez telefon oni łatwo mogą mi odmówić, natomiast jeśli ja się z nimi twarzą w twarz spotkam, to przynajmniej zanotuję, jak ci ludzie wyglądali i to nawet jeśli oni niewiele mi co powiedzą, to coś już będę miał, ale nie ukrywam, że ja się tych ludzi wtedy bałem, bo to był okres, no, tuż po przełomie 89 roku, jeszcze się pamiętało to, jak te bitwy uliczne z ZOMO w Warszawie, jeszcze ci ubecy kojarzyli się z takim wcieleniem zła rzeczywiście, taki Józef Dusza, no, słynny kat z Motokotowa, rzeczywiście się przerażająco w moich oczach rysował. Ale potem jak zacząłem z nimi rozmawiać, to się okazało, że tak naprawdę to są starsi ludzie, którzy głównie gotowi są mówić o tym, o wrzodach na dwunastnicy, o swoich chorobach i ja ich się przestałem bać, bo to było dla mnie, no, rzeczywiście duże takie przełomowe odkrycie, że ci ludzie rzeczywiście nie są już żadnym zagrożeniem, że ci ludzie są po prostu starymi ludźmi, z których można tylko próbować wyciągnąć jakieś informacje. Przy czym ci ludzie dzielili się właściwie na dwie kategorie. Byli tacy ludzie, którzy, i to była zdecydowana mniejszość, tacy ludzie, którzy ten okres komunizmu przewartościowali, którzy potępili jakoś ten okres komunizmu w swoim życiu. No i byli ci drudzy, którzy wciąż, tak jak Adam Humer, uważali, że to wszystko, co robili po wojnie, było dobre. Tak naprawdę ja z tym Humerem, jak rozmawiałem w 91, 92, 3 roku, to tak jakbym z nim rozmawiał w 45 roku. To było coś niesamowitego, bo właściwie ta cała jego argumentacja, to wszystko, co on mówił, było dokładnie identyczne. Ja dziś pamiętam, jak siedzieliśmy po dwóch stronach takiego stolika więziennego na Mokotowie. On potrafił dostać takiego ataku wściekłości, zaczerwienić się, kiedy ja mu jakieś trudne pytania zadawałem. Po chwili przepraszał, chwilę wcześniej walił pięścią w stół, ale kiedy na przykład chciał mnie o czymś przekonać, to koniuszkami palców przez ten blat dotykał mojej dłoni. To rzeczywiście ja ten dotyk do tej pory pamiętam, bo to było rzeczywiście niesamowite przeżycie. Swoją drogą to jest też w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że ci ludzie, z którymi ja się spotkałem, ci komuniści powojenni, to też były dwie kategorie ludzi. Byli tacy ludzie bardzo prości, tacy jak właśnie Chińczak czy Dusza, tacy rzeczywiście psy totalitaryzmu, ludzie, którzy byli odbicia, którzy dostawali pytajniki,
według których zadawali więźniom pytania, natomiast oni generalnie no, bezmyślni byli, no, bez wykształcenia tak naprawdę. No i była ta warstwa tych komunistów wykształconych, inteligentnych, takich jak Humer i ludzie powyżej niego, którzy rzeczywiście tak naprawdę tworzyli ten system. I jeśli ktoś dziś myśli, że wszyscy komuniści byli idiotami, to się bardzo głęboko myli, bo to nieprawda. I właśnie sprowadzenie całego tego komunizmu do jakiegoś takiego szaleństwa, wariatów, to jest bardzo niebezpieczne, bo to pokazuje, że my nie potrafimy się na przyszłość przeciwko temu obronić. A ja po tych rozmowach z nimi nabrałem takiego przekonania, o czym wczoraj zresztą mówiłem, że zbudowanie takiego systemu totalitarnego wcale nie jest trudne, że to wystarczy parę miesięcy, kilkadziesiąt, kilkaset osób takich niemalże z nizin społecznych, którym da się odrobinę władzy, to tym ludziom można naprawdę mówić wszystko i oni pójdą za każdym przywódcą w imię najgorszej zbrodni, bo oni po pierwsze nie będą mieli świadomości tego, że popełniają zbrodnie, a po drugie oni kiedy zrobią pierwszy, to nawet nie będą wiedzieli, co będzie dalej. Ja spotykałem takich ludzi rzeczywiście, nad którymi się głęboko zastanawiałem, czy to w gruncie rzeczy w ich życiu najważniejszy nie był przypadek, bo to było tak, że na przykład w tym aparacie terroru powojennym pracowało też wielu akowców, no, czyli ludzi z zupełnie innej strony. Ale przypadek niekiedy rządził tym, że taki akowiec pod koniec wojny był werbowany do ludowego wojska, które szło ze wschodu, wcielany właściwie do tego wojska, a potem uznawał, że on chce służyć w wojsku. Ja spotkałem się z takim człowiekiem, który chciał służyć w wojsku, zgłosił się do szkoły intendentury, ale uznano, że on jest za młody na szkołę intendentury i szkoda go tam marnować i skierowano go do szkoły aparatu bezpieczeństwa. I on właściwie nawet nie bardzo wiedział, gdzie jest, do czego jest kierowany tak naprawdę. Ale już było już za późno, żeby w ogóle robić jakiś krok wstecz, tak? Bo to już było za późno, żeby się z tego wycofać. Owszem, byli tacy ludzie, którzy zdecydowali się na wycofanie, ale była to absolutna mniejszość. Konsekwencja w tej pracy właśnie skupienie się na tym, że decydujemy się na pracę dziennikarskiej czy pracę reporterskiej na jakąś działkę, na przykład właśnie w postaci tego polskiego komunizmu lat tuż powojennych, w moim przypadku zaowocowała tym, że ja do tej pory korzystam z materiałów, które zbierałem jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. A moja ostatnia książka, Cyrankiewicz, Wieczny Premier, ta cała przygoda moja z Cyrankiewiczem zaczęła się dokładnie w 99 roku, kiedy ja dostałem pierwszy raz zlecenie dla Gazety Wyborczej, dla magazynu Gazety Wyborczej, czyli poprzednika dzisiejszego dużego formatu, napisania reportażu o Cyrankiewiczu. Ja napisałem wtedy taki reportaż, który miał tytuł dość dobrze oddający chyba tą postać, dać się pożreć, ale pożyć. Chodziło o to, że ten Cyrankiewicz tak naprawdę dał się tym komunistom pożreć po to, żeby jakoś w tym powojennym życiu w miarę przyjemnie pożyć. I ja tak naprawdę, jak zabrałem się za tą książkę, którą pisałem dla Czarnego, książka wyszła 2 miesiące temu, ja ze 3 lata pisałem tak naprawdę, ale sięgnąłem do materiałów, które gromadziłem już właśnie od tego 99 roku i odkryłem, jak my wtedy w Gazecie Wyborczej niesłychanie dużo materiału zbieraliśmy. Bo tak naprawdę ja niemalże miałem 1/3 dokumentacji do tej książki już zgromadzoną. Tylko że ja zawsze właśnie miałem taką zasadę, że po pierwsze nie wyrzucam prawie żadnych dokumentów, które kiedyś skopiowałem. Po drugie miałem taki odruch, trochę wbrew zaleceniom gazetowym, że ja nigdy nie kasowałem tasiemek, na których nagrywałem rozmowy. Ponieważ one były dość drogie, te taśmy, ale więc teoretycznie powinniśmy je kasować i na nowo na nich coś nagrywać, bo dostawaliśmy je od redakcji, ale ja uznałem, że te rozmowy, zwłaszcza z tymi komunistami starymi, są tak cenne, że szkoda z tego rezygnować i że być może to się kiedyś przydaje. Rzeczywiście to się przydaje, bo cała masa mi się tych nagrań przechowała do tej pory. Ja je teraz kopiuję na wersję cyfrową, przygotowując przy okazji materiał do kolejnej książki. I rzeczywiście też odkrywam, jakie to jest cenne, bo po pierwsze większość tych ludzi, z którymi ja wtedy rozmawiałem, w tej chwili już nie żyje. Ci ludzie, którzy zetknęli się z Cyrankiewiczem,
nie żyją. Właściwie nie ma już w tej chwili osób, z którymi można, niemalże nie ma osób, które zetknęły się z nim twarzą w twarz. A to jest bardzo istotne, bo to bardzo, bardzo jakby podnosi walor książki, buduje całą jej taką nutę dramaturgiczną. Bo właściwie praca reportera, czy historycznego, czy pisarza historycznego, to jest praca na też wczoraj jak to mówiłem, na dwóch rodzajach materiału. Po pierwsze na rozmowach z ludźmi, a po drugie na archiwach. I ja nie wyobrażam sobie, prawie sobie nie wyobrażam napisania książki, korzystając tylko z jednego z tych rodzajów źródeł. Ja kiedyś napisałem taką książkę, raport Rzepeckiego o pułkowniku Janie Rzepeckim, przywódcy powojennego podziemia, pierwszym przywódcy WiN-u Zrzeszenia Wolność i Niepodległość powojennego. I ja uważam, że to jest najsłabsza moja książka, dlatego że mi się prawie nie... Tam nie było już osób, z którymi można było o nim porozmawiać. Ja korzystałem niemalże wyłącznie z dokumentów i ta książka jest to przyzwoicie zdokumentowała, no, natomiast mi brakuje w niej życia. Czasami to jest tak, że nawet jakieś drobne, kompletnie drobne szczegóły opowiadane przez ludzi, zapamiętane przez ludzi, potrafią oddać charakter człowieka. Pamiętam, że żona rotmistrza Pileckiego opowiadała że on uwielbiał gorącą herbatę, bo herbata musi być gorąca jak miłość. I to była puenta jednego z tekstów, który ja o nim napisałem. I takie rzeczy rzeczywiście budują całą atmosferę, całą taką narracyjną część książki. To troszeczkę jest inaczej niż w takich tradycyjnych książkach historycznych, w których ci bohaterowie troszeczkę są bardziej przysłonięci przez dokumentację. Ci bohaterowie niekoniecznie są pierwszoplanowi, w sensie tego, że niekoniecznie ci ludzie opowiadają o kimś, oni raczej są gdzieś takimi dodatkami do tej głównej narracji, a u mnie właściwie oni są tak naprawdę tym najważniejszym źródłem, które mi dostarcza informacji o rzeczywistości, bo oni mi tą atmosferę oddają, oni mi klimat tego człowieka oddają. Poza tym no, tych ludzi przede wszystkim można o coś zapytać, bo z dokumentami prowadzi się monologi, tylko one opowiadają tak naprawdę o rzeczywistości, natomiast nie daje się ich oczywiście o nic zapytać. Ale no dobrze, jesteśmy przy tych ludziach, idziemy do nich, rozmawiamy z nimi, oni się chcą, zgadzają czasami na spotkanie, czasami się nie zgadzają, wielu Beków nie chciało ze mną rozmawiać, a to jest jedna strona. Druga strona tego wszystkiego to jest dokumentacja w archiwach. I to jest rzeczywiście połowa pracy, którą reporter historyczny wkłada, albo nawet więcej w materiał, który gromadzi, bo ja korzystam tak naprawdę przede wszystkim z dwóch albo trzech może archiwów. Znaczy tak, po pierwsze korzystam i w latach 90. najwięcej korzystałem z archiwów prywatnych, bo to był okres, kiedy po przemianach ustrojowych w Polsce w archiwum MSW pojawili się nowi ludzie z Solidarności i oni w ogóle właściwie nie mieli orientacji tak naprawdę, co się w tych archiwach znajduje. Ja od starych ubeków dostawałem wtedy dokumenty, których potem ci archiwiści przez kilka lat nie mogli znaleźć w archiwach MSW albo UOP-u, Urzędu Ochrony Państwa. W tej chwili jest już zdecydowanie lepiej, bo te archiwa MSW zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej i one właściwie no, są jakkolwiek tam skatalogowane, można sporo znaleźć, aczkolwiek ja muszę przyznać, że ja prawie za każdym razem, kiedy odwiedzam IPN, kiedy składam wnioski, właściwie kiedy dostaję te dokumenty, czuję się rozczarowany, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że się dowiem czegoś naprawdę bardzo interesującego o ludziach dzięki tym archiwom, a tak naprawdę dzięki archiwom IPN-u dowiadujemy się tylko najgorszych rzeczy o ludziach i to takich czasami najmniej istotnych, dlatego że ludzie, którzy pracowali, te archiwa w większości pochodzą właśnie z MSW, ze Służby Bezpieczeństwa albo z milicji i ci ludzie, którzy spisywali te dokumenty, oni się interesowali tylko najbardziej ciemną stroną ludzi. Właściwie oni się zajmowali w gruncie rzeczy tak naprawdę no, zbieraniem haków, jak to
na tych ludzi, no bo te dokumenty były sprowadzone po to, żeby albo opozycję rozpracowywać, więc to są jakieś donosy, albo żeby komuś wytoczyć proces, no więc one są bardzo jednostronne tak naprawdę. Jak się by próbowało opisać historię wyłącznie przez pryzmat dokumentów IPN-owskich, to by się okazało, że ludzie są podli, że ludzie mają tylko wady i że właściwie wszyscy niemalże są zbrodniarzami. To jest całkowicie fałszywa rzeczywistość. Na dokładkę dość często zdarza się coś takiego, że ja spodziewam się, że znajdę jakieś dokumenty, wydaje mi się, że bardzo istotne, na przykład sądowe, że one zostały przekazane do IPN-u. Okazuje się, że ich nie ma w IPN-ie. Właściwie nie wiadomo dlaczego, gdzieś zaginęły. 3 lata temu wydałem książkę Anoda Kamień na Szańcu o Janie Rodowiczu Anodzie. To ta historia też zaczęła się i to też jest przykład konsekwencji dla mnie w połowie lat 90., kiedy ja uczestniczyłem w ekshumacji ciała Anody, kiedy prowadzono wtedy śledztwo, bo przypomnę, że Jan Rodowicz Anoda zginął w tajemniczych okolicznościach podczas przesłuchania w Urzędzie Bezpieczeństwa na Koszykowej. Według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo, wyskakując przez okno. Według jego przyjaciół został zamordowany, wyrzucony przez okno. I ja wtedy, pierwszy raz, kiedy o nim pisałem, znalazłem dokumentację śledczą spisaną przeciwko niemu, włącznie z ostatnią stroną jego zeznania, na które śledczy napisał swoim charakterem pisma, że podejrzany wyskoczył przez okno. A kiedy 3 lata temu szukałem, wracałem do tego tematu pisząc książkę, szukałem znowu tej dokumentacji, bo wtedy ja ją znalazłem w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Sądziłem, że została przeniesiona albo do IPN-u, albo że została przeniesiona do Muzeum Powstania Warszawskiego. Okazało się, że w żadnej z tych instytucji nie ma tej dokumentacji. To było dla mnie bardzo zaskakujące. Ja nie miałem czasu i szczerze mówiąc potrzeby nawet, żeby szukać, gdzie ona została przekazana, co się z nią dalej stało, dlatego że ja już miałem na tyle dużo notatek w tych 90. latach zrobionych w tej dokumentacji, że nie musiałem do niej ponownie sięgać. Natomiast dla mnie było to zaskakujące, że coś tak istotnego, źródłowo bardzo ważnego, gdzieś w tych odmętach archiwów polskich zaginęło i że właściwie no, trzeba by od nowa jakieś śledztwo toczyć, gdzie z tego archiwum Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie ono dalej trafiło, bo formalnie to powinno trafić albo właśnie do IPN-u, albo do Muzeum Powstania Warszawskiego. Okazało się, że nigdzie, w żadnym z tych miejsc nie znalazły się te dokumenty. Natomiast ja sobie bardzo cenię archiwum, takie państwowe archiwum, które nazywa się Archiwum Akt Nowych. To archiwum znajduje się w Warszawie na ulicy Hankiewicza. I tam jest taki zbiór, między innymi taki zbiór, który nazywa się dawny zbiór Wydziału Historii Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To są rzeczywiście bardzo interesujące rzeczy, bo tam jest w tym archiwum KC są dokumenty związane z działaniem tego aparatu władzy, no a w końcu ten aparat władzy w większości znajdował się właśnie w KC, w Komitecie Centralnym, a nie w rządzie. A po drugie, wśród tych dokumentów historycznych można znaleźć niesłychanie dużo relacji o polskich komunistach. Ja tam znalazłem mnóstwo relacji o Bolesławie Bierucie i do takich relacji, które nigdy nie były publikowane, bo one przed 90. rokiem były zakazane. One niektóre pokazywały go w takim zaskakującym świetle. Ja znalazłem taką relację opowiadającą o Bierucie, który przed wojną organizował starosłowiańskie wigilie przy kłosach żyta ułożonych w swastykę. To było coś niesamowitego. Nikt tego wcześniej nie opublikował, tej relacji. Przed 90. rokiem nikt tej relacji nie opublikował, dlatego że ona była, no, wydawała się zapewne niepoważna i cenzura by tego nie przepuściła, bo nie pasowała do wizerunku tego pierwszego powojennego komunistycznego prezydenta. A po 90. roku historycy, którzy do niej zaglądali, być może ją trochę zlekceważyli, bo to jest też pewna taka różnica między moją pracą reportera a historyka. Historycy zwracają uwagę na, nie,
Znaczy nie zwracają uwagi często na rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Na rzeczy takie trochę, no, można by powiedzieć, folklorystyczne, bardziej związane z atmosferą niż z jakimiś istotnymi wydarzeniami. To jest do tego stopnia problem, że szczególnie w takich starszych książkach historycznych, i ja bardzo często w polskich książkach, bo to trzeba warto podkreślić, w polskich książkach najciekawsze rzeczy znajdowałem w przypisach. Nie w głównej treści książki, tylko w przypisach. A to dlatego, że autor na przykład uznawał, jak sądzę, że ta rzecz jest no niezbyt interesująca, znaczy inaczej, nie to, że nie interesuje, niezbyt poważna, za mało poważna, żeby znalazła się w elaboracie takim naukowym. I dlatego on ją tam wrzucał do przypisu. Natomiast ja się nie boję takich rzeczy wkładać do tekstu, bo uważam, że tego typu informacje przyciągają czytelnika do tekstu, bo czytelnika jednak, to jest absolutnie najważniejsze, co dla pisarza najważniejsze, dla reportera, dla dziennikarza jest znaleźć czytelnika, bo to nie sztuka jest napisać tekst, sztuka to jest zdobyć jakość czytelnika, złapać go, żeby on przeczytał ten tekst, dlatego ja jestem miłośnikiem na przykład pierwszych zdań tekstów. Ja niesłychanie długo i często pracuję nad pierwszym zdaniem czy pierwszym akapitem w tekście, bo to jest ten moment, kiedy ja mogę zdobyć czytelnika albo go nie zdobyć. Ja zresztą jak do księgarni wchodzę, bardzo często czytam właśnie pierwsze zdania albo pierwszy akapit i jeśli pierwszy akapit mi się nie spodoba, to ja nie daję szansy autorowi. To ja muszę mieć już naprawdę od znajomych informacje, że to jest rzeczywiście wybitna jakaś książka, że ona potem pokazuje swój pazur. Ale jeśli ja sam decyduję, to ja po tym pierwszym zdaniu widzę jaki to jest styl, bo no, każdy jednak czytelnik lubi książki w pewnym stylu napisane. Każdy autor też pisze w swoim stylu i oczywiście ten swój styl pewnie jakoś szczególnie lubi. Ja miałem dwukrotnie zabawne historie. Jedną właśnie przy okazji pisania o Cyrankiewiczu, mianowicie w pewnej książce historycznej znalazłem fragment opowieści o Cyrankiewiczu, który mi się strasznie spodobał. Strasznie zazdrościłem autorowi, że tak fajnie to opisał, że mi się to bardzo podobało. Był przypis, z jakiej książki to było zaczerpnięte. Zajrzałem do tej książki, okazało się, że nie ma w książce tego opisu, który mi się spodobał, więc pewnie został błędnie zacytowany. Ale potem, zaglądając do swojego starego tekstu o Cyrankiewiczu, odkryłem, że to jest z mojego tekstu. To było zupełnie coś niesamowitego, bo po pierwsze ja zapomniałem, że to ja napisałem. Rzeczywiście zapomniałem, bo to był tekst sprzed kilkunastu lat i się zapomina. Pisze tak dużo tekstów, że się zapomina fragmenty. Ale po drugie to pokazywało, że rzeczywiście on mi się spodobał dlatego, że był w moim stylu napisany. No, ewidentnie z tego powodu mi się spodobał i dlatego zazdrościłem temu autorowi. Ale to ucieszyło mnie z tego też powodu, że miałem takie wrażenie, że jednak ten mój sposób pisania jest jakoś konsekwentny, że ja wciąż trzymam się pewnego swojego takiego sposobu opowiadania o historii. Dobra, wracamy do tego archiwum akt nowych, w którym mamy to archiwum właśnie KCRM, które gdyby Państwo się zajmowali kiedyś historią, to ja bardzo polecam. I w archiwum akt nowych jest również coś absolutnie fantastycznego i wspaniałego, z czego ja przez wiele lat korzystałem za pieniądze, na szczęście pieniądze redakcji, a w tej chwili można z tego korzystać za darmo i to jest teraz jeszcze bardziej fantastyczne. Otóż do archiwum aktowych przeniesiono zbiór wycinków prasowych gromadzonych przez archiwum Telewizji Polskiej. Kiedyś archiwa takie gazetowe, mediowe powstawały w ten sposób, że panie dostawały wszystkie gazety, które tego dnia się ukazywały. Z tego się wycinało fragmenty, pojedyncze teksty i wkładało, przyklejało do teczki na przykład Józef Cyrankiewicz, Władysław Gomułka, Afera Mięsna. I to było mnóstwo, tysiące teczek dotyczących różnych tematów. U nas w Gazecie Wyborczej też było takie archiwum od 1989 robione w wersji papierowej. Ale w momencie, kiedy właściwie przeszliśmy wyłącznie na druk cyfrowy tak naprawdę, to zrezygnowano z tego archiwum. Ale ono też nie było aż tak cenne, jak to archiwum Telewizji Polskiej, do którego ja chodziłem i w którym mieliśmy abonament, bo tamto archiwum, o ile pamiętam, założono w 1952 roku.
Czyli można było szukać materiałów związanych z poszczególnymi tekstami od 1952 roku do obecnej chwili. To jest bardzo istotne, bo jeśli my na przykład chcemy napisać reportaż o zjednoczeniu właśnie partii PPS-u i PPR-u w 1948 roku, no to łatwo sięgniemy do gazet, zaczniemy od stycznia powiedzmy 1948 roku do grudnia, kiedy było zjednoczenie, przejrzymy te gazety i mniej więcej jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Natomiast jeśli interesuje nas taki temat jak, nie wiem, przestępczość gospodarcza w latach 70., no to już jest dużo trudniej przeglądać gazety, bo właściwie by trzeba prawie całe dziesięciolecie przejrzeć i to jest za duże roboty. Natomiast tam mamy taką teczkę pod tytułem właśnie przestępczość gospodarcza lat 70. Albo mamy teczkę pod tytułem afera mięsna, która to była taka afera, w której skazano na śmierć Stanisława Wawrzeckiego, ojca aktora Wawrzeckiego, Pawła Wawrzeckiego, za malwersacje mięsne w latach Gomułki, za to, że tam wykradano ze sklepów, znaczy właściwie z dostaw bo mięsa brakowało, pewną część towaru i jakby na lewo sprzedawano tak naprawdę. Się rzeczywiście straszliwie skończyło, bo skończyło się, to był jedyny w Polsce wykonany wyrok w sprawie, po 1956 roku wykonany wyrok śmierci w sprawie gospodarczej. To rzeczywiście takich rzeczy, no dla nas dziś są szokujące, że w sprawie gospodarczej można wydać wyrok śmierci, ale też szokujące, dopóki nie uświadomimy sobie, że w Chinach wciąż coś takiego się robi i że ten świat aż tak się nie zmienił. Tutaj koło nas się ten świat zmienił, natomiast tam się ten świat tak nie zmienił. Więc to archiwum i ten dział Telewizja Polska S.A. jest naprawdę czymś niesłychanie ciekawym w tym archiwum aktowym. Od strony dokumentacyjnej to jest też tak, że to o czym ja mówiłem, o tej konsekwencji, to jest właśnie też taki pokaz, przykład warsztatu pisarskiego, bo po pierwsze tak jak ja zbierałem i nagrywałem te relacje i je nie kasowałem tych relacji i wciąż z większością tych relacji dysponuję, tak w tej chwili nawet jeszcze większą wagę do tego przywiązuję, bo w tej chwili nagrywam już wyłącznie w wersji cyfrowej, robię kilka kopii, bo też mam takie poczucie, mam nadzieję przynajmniej, że za te kolejne relacje przydadzą mi się w następnych latach. A druga rzecz to jest to, o czym też wczoraj trochę wspominałem, jak zbieram dokumenty. I tu jest olbrzymia różnica, którą ja dosłownie odczułem w ciągu, nie wiem, 5-6 lat. 6 lat temu pisałem tam książkę o Jacku Karpińskim, konstruktorze komputera K202 w latach 70. ubiegłego wieku. To był taki bardzo szybki komputer, niektórzy go porównywali, że był szybszy od PC-ów 10 lat później. Rzeczywiście był znakomity komputer. Ten Karpiński cieszył się do pewnego momentu poparciem władzy, a w pewnym momencie uznano, że ten jego system, no tak upraszczając, jest konkurencyjny wobec radzieckiego systemu Imperial, więc zabroniono rozwijać mu tego komputera K202, zwolniono go z pracy, właściwie wyrzucono go z pracy, a on w ramach protestu takiego cywilnego zajął się hodowlą świn na Mazurach. To rzeczywiście coś niesamowitego było. To była bardzo, bardzo, bardzo głośna historia. W 80 roku, kiedy pojawiła się Solidarność, kronika filmowa pojechała do Karpińskiego, nagrała z nim taką słynną rozmowę, na której reporterka na koniec go pyta, ale dlaczego pan właściwie tutaj z tymi świniami chce pracować? Na co on odpowiedział, bo ja wolę pracować z prawdziwymi świniami. I on rzeczywiście miał na myśli to otoczenie, które go właściwie zmusiło do rezygnacji z pracy nad informatyką. Ale wtedy jeszcze, to był okres, taki końcowy okres, kiedy żeby jakiś dokument skopiować, to trzeba było go skserokopiować. I to było koszmarne, bo kserokopie były zawsze bardzo drogie. Po pierwsze na kserokopie było trzeba czekać bardzo długo. Jak ja pracowałem w Gazecie Wyborczej, w archiwach zamawiałem kserokopie, to niekiedy kilka tygodni musiałem czekać na ksero. Po drugie te kserokopie były koszmarnie, naprawdę drogie, więc ja zamawiałem do tematu kilkadziesiąt góra stron i to już było straszne obciążenie dla budżetu jednego tematu. Stąd bardzo dużo musiałem wtedy notować, ale to efekt był tego taki, że na przykład ja
Potem w czasie pisania okazywało się, że mi czegoś brakuje, że jeszcze fajnie by było jedną rzecz sprawdzić i wtedy był dylemat, czy żeby jedno zdanie napisać, warto stracić dzień, dwa pracy znowu w archiwum, bo trzeba pojechać do tego archiwum, znaleźć jakiś dokument, którego się nie skopiowało, przeczytać i napisać to jedno zdanie, czy nie ma na to czasu. No w większości wypadków po prostu nie było na to czasu, więc ja z tego rezygnowałem. Natomiast jakiś czas temu, i dla mnie to jest przełom, wprowadzono możliwość fotokopiowania własnym aparatem cyfrowym wszelkich dokumentów i nawet książek w Bibliotece Narodowej. I to dla mnie to jest naprawdę gigantyczny przełom, bo ja w tej chwili zdarza się, że w archiwum aktowym siadam z aparatem cyfrowym i w ciągu jednego dnia ponad 1000 stron przefotografowuję z różnych teczek. Ja w ogóle tego nie czytam, bo mnie tylko tematy interesują, natomiast potem trzymam to skatalogowane dobrze w komputerze w domu i na taki dzień pracy przekłada się na 2 tygodnie na przykład przeglądania tych dokumentów w domu i przenotowywania z tych dokumentów tego, co mnie interesuje. I to jest rzeczywiście absolutnie fantastyczny komfort pracy, bo ja wreszcie mam takie poczucie, że mam pełną dokumentację, mogę mieć przynajmniej pełną dokumentację tego, co chcę zrobić. I wiem, że bardzo łatwo, dość łatwo mogę wrócić właśnie do tego, czego nie zauważyłem, bo to jest bardzo, rzeczywiście często zdarza się coś takiego, że to, co przy pierwszym czytaniu dokumentów wydaje nam się nieistotne, potem okazuje się, że może nie ma pierwszoplanowego znaczenia, ale nabiera jakiegoś no, istotnej rangi tak naprawdę. I wtedy ta możliwość przejrzenia, wrócenia do tych dokumentów jest absolutnie kapitalna. A ja jeszcze, ponieważ no jestem tym maniakiem, jak mówiłem, konsekwencji, to też mam wrażenie, że jak ja trzymam już te dokumenty w komputerze, to jeszcze łatwiej będzie mi po latach z nich skorzystać, że to zaczyna coraz bardziej procentować, bo te materiały zaczynają się zazębiać, bo to jest też tak, znaczy to jest też taki problem przy pisaniu i to jest problem taki, który po nie wiem, 10 latach powiedzmy pisania czy książek, czy reportaży, szczególnie reportaże, szczególnie prace dziennikarskie. Pojawia się, że po 10-15 latach człowiek ma wrażenie, że napisał już wszystko. Bo trochę to tak jest, że człowiek napisał już wszystko, każdy temat mu się wydaje ograny. I to jest bardzo niebezpieczny moment. Bo ja z jednej strony uważam, że rzeczywiście należy się specjalizować w jakiejś dziedzinie, czyli na przykład nie wiem, w tej Azji czy w reportażu historycznym, ale z drugiej strony ja zawsze się broniłem, chociaż ja czytam książki historyczne, ja się zawsze broniłem przed nadmiarem wiedzy. Broniłem się przed nadmiarem wiedzy dlatego, że jeśli ja tą wiedzę zdobędę nie podczas zbierania materiału do kolei konkretnego tekstu, to ja już będę miał wrażenie, że ja już wszystko wiem. I nie będę mógł przekazać emocji związanych z tym tematem czytelnikowi, bo jeśli ja zaczynam poznawać temat w momencie, kiedy go dostaję, kiedy, nie wiem, mam opisać Michała Rolę-Żmierskiego, marszałka, ja o nim mam ogólną wiedzę, a nie szczegółową, nie wiem za bardzo na przykład w jakichkolwiek okolicznościach on przed wojną został skazany za malwersację przy handlu maskami gazowymi, to jak ja zaczynam się dowiadywać tego, to mnie to intryguje i ja czuję, który z tych elementów w tej opowieści mnie intryguje. I wtedy wiem, że prawdopodobnie ta rzecz też zaintryguje czytelnika i łatwiej mi jest w ten sposób dotrzeć do czytelnika. Natomiast jeśli ja już to z góry wiem, to wydaje mi się oczywiste, jasne i ja to oczywiście opiszę, ale nie dotknę być może we właściwym stopniu tych emocji, które powinienem wzbudzić w czytelniku, czyli nie posłużę się tymi takimi szpileczkami, tymi konkretnymi zdaniami, tymi konkretnymi faktami, które powinny pobudzić wyobraźnię czytelnika. Dlatego jest coś takiego, że ja mimo wszystko, że mimo tej konsekwencji, mimo tego, że uważam, że trzeba się w czymś specjalizować, jakoś bronię się przed nadmiarem tej wiedzy. Przejdziemy pewnie za chwilę do pytań, mam nadzieję, że będzie tak dużo jak wczoraj, albo nawet więcej, ale na koniec powiem Państwu coś takiego smutnego może. Mianowicie, że ja po pierwsze nikogo bym nie chciał w tej chwili zachęcać do wybierania sobie drogi dziennikarza, bo jest to droga słaba w tej chwili tak naprawdę, to znaczy coraz trudniej o pracę w mediach, coraz trudniej o zarobki w mediach. Coraz ja żartuję no, w takim trochę stylu czarnego humoru,
że dzięki internetowi coraz łatwiej pracować i przez internet coraz więcej moich znajomych nie ma pracy. Bo tak rzeczywiście jest, że coraz więcej dziennikarzy pracuje jako samozatrudnione osoby, czy też no, jak powolni strzelce, tak jak ja pracuję. Coraz mniej osób pracuje na etatach i to jest, no to jest ciężkie, zwłaszcza kiedy się robi jakieś bardzo duże projekty, takie typu dziennikarstwo śledcze szczególnie, bo to jest dziennikarstwo, które wymaga naprawdę wielu tygodni, miesięcy pracy, a finansowo niekoniecznie się zwróci. To jest jedno, co jest nieprzyjemne, a drugie, to jeśli by już Państwo koniecznie chcieli zostać dziennikarzami, co jak mówię, odradzam, to niekoniecznie studiując dziennikarstwo, bo większość moich znajomych tak naprawdę, owszem, niektórzy z nich mają dyplomy dziennikarstwa, ale to mają po to tylko, żeby właściwie mieć jakiś dyplom. Niektórzy wybitni reporterzy studiowali na Wydziale Dziennikarstwa 10 lat i właściwie tylko po to, żeby na koniec mieć ten papierek. Problem z polskimi studiami dziennikarskimi w większości wypadków, i zdaje się to do tej pory tak wygląda, polega na tym, że na dziennikarstwie nie można się właściwie nauczyć pisania. Na dziennikarstwie można się nauczyć tego, jakie były nakłady polskiej prasy w latach w XIX wieku. To jest przykład prawdziwy, to moja koleżanka jedna wspomniała, która parę lat temu studiowała dziennikarstwo, że ją rzeczywiście uczono tego, jakie były te nakłady prasy w XIX wieku. Natomiast właściwie nie uczono ich pisania, bo nie miał kto ich uczyć. Tak naprawdę pisania w Polsce nie uczy się na studiach dziennikarskich, w Polsce uczy się pisania w redakcjach i właściwie to jest taki klasyczny sposób poznawania tej wiedzy, bo to jest w praktyce tak naprawdę pracy między młodym dziennikarzem a redaktorem, który siada nad tym tekstem i wspólnie nad tym tekstem pracują. Ja mam taką dość uroczą historię tej początku mojej pracy w Gazecie Wyborczej. Ja najpierw pisałem w takim harcerskim, teoretycznie harcerskim piśmie Na Przełaj. To był koniec lat 80., a w 91 roku zaniosłem pierwszy tekst do Gazety Wyborczej. I nad tym pierwszym tekstem pracowała moja późniejsza szefowa Małgosia Szejnert. To był jeszcze okres, kiedy Gazeta Wyborcza nawet nie na Czerskiej się mieściła, tylko w takim słynnym żłobku na Iwickiej w Warszawie. I Małgosia ze mną siedziała w piaskownicy i żeśmy poprawiali w piaskownicy ten tekst. I to rzeczywiście była taka klasyczna piaskownica reporterska, w której ja uczyłem się reportażu. Rzeczywiście niesamowite, ale ja nauczyłem się całego wszystkiego tego, co wiem o warsztacie pisania tak naprawdę w praktyce. I to jest o też intrygujące, bo my żeśmy się uczyli tak naprawdę opowiadania historii. To jest też niesłychanie ważne, bo to jest też nauka jakby opowiadania po kolei konkretnych wydarzeń w taki sposób, żeby to było wciągające dla czytelnika. I jak się okazało, ta nauka, jak się już opanuje taki warsztat opowiadacza tak naprawdę, to potem można to w zupełnie zaskakujący sposób wykorzystać. Ja dostałem 6 lat temu propozycję z Telewizji Polskiej zrobienia dwóch filmów dokumentalnych, w których ja miałem być reżyserem. Było to dość zabawne, bo ja nie miałem przecież pojęcia o reżyserowaniu filmów dokumentalnych, ale tu sporo oglądałem. No i zrobiłem jeden o papierze toaletowym, bo to niesamowita historia PRL-owska historia, bo to miały być reportaże, dokumenty historyczne w takim cyklu zagadki tamtych lat. Jedno o papierze toaletowym, czyli o tym, że brakowało papieru toaletowego w PRL-u. Różni ludzie mi opowiadali, jak to się działo. A druga o tym wynalazcy Jacku Karpińskim, o którym potem napisałem książkę. Niesamowite było to, że ja te dwa filmy zrobiłem rzeczywiście, a za drugi z nich, ten o Jacku Karpińskim, dostałem nagrodę prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich na festiwalu w Łodzi. A przecież kompletnie nie, bez żadnego wykształcenia, bez żadnych, tak naprawdę bez żadnych podstaw pracy w tym przemyśle jakoś filmowym. Ale właściwie okazało się, że jak się potrafi opowiadać historię, to potem bez względu na to, czy naszym surowcem stają się słowa,
czy naszym surowcem stają się obrazy, to my dość szybko jesteśmy w stanie w obu w tych światach się poruszać. Oczywiście tak, ja musiałem się jakichś rzeczy nauczyć, bo w tym filmie się zdecydowanie więcej obrazem po pierwsze operuje niż słowem, czyli tymi gadającymi głowami. Po drugie, no, w filmie dużo ważniejsze są emocje, może mniej fakty, chociaż ja zawsze się przed tym broniłem, bo jednak przywiązany do dziennikarstwa takiego prasowego zawsze walczyłem o to, żeby jednak to mięso takie faktograficzne było. Ale to ciekawe, to było ciekawe, bo się okazuje, że rzeczywiście nauka warsztatu jednak w praktyce powoduje, że można, no, można ten warsztat stosować w zupełnie innych dziedzinach dziennikarstwa, czy też twórczości tak naprawdę. No dobrze, powiedziałem wszystko, co mi do głowy. Czy proszę mnie o coś zapytać? Proszę, był pierwszy. Jak przekonać, nie wiem, bohatera, jakiegoś reportera do tego, żeby się otworzył? Opowiedział o czymś często, o czymś nie ma, co mówił o UBK-ach, o prokuratorach, sędziach komunistycznych. No, to nie w latach 90., żeby mówili o tym. Było trudne, rzeczywiście. Było niesłychanie trudne. Jak ja miałem plus w przypadku UBK-ów? W przypadku UBK-ów było tak, że ja pracowałem w Gazecie Wyborczej, którą oni kojarzyli, no oczywiście z Solidarnością, ale nie kojarzyli tak jak tygodnik Solidarność z tym prawą stroną Solidarności. Więc oni mieli wrażenie, że ja może dla nich będę bardziej łaskawy, że ja może no, nie będę dla nich tak potępięcia jak właśnie to, co pisali w tym tygodniku Solidarność. Aczkolwiek to było takie, no, to była taka dość cienka linia, bo łącząca nas tak naprawdę, bo ja ich musiałem jednak pójść i przekonać sam sobą. Potem w miarę tych kolejnych tekstów było o tyle łatwiej, że kiedy oni znali, niektórzy z nich, te teksty, to wiedzieli, że ja się przynajmniej staram ich zrozumieć. Znaczy oni cały czas mi tam zwracali uwagę, że to wszystko, co ja piszę, to jest kłamstwo i tak dalej, ale dobrze, że jednak no tutaj pan na przykład napisał, że ja za coś przeprosiłem albo coś tego, czego inni nie zauważali. Ale to pierwszy kontakt jest bardzo istotny, taki powiedzenie czegoś miłego. Ja miałem na przykład z humorem, miałem straszliwy problem taki etyczny tak naprawdę, bo ja się zastanawiałem, co ja mam zrobić, jak on do mnie rękę wyciągnie. No przecież ja wiedziałem, jaki to jest chłopak. Przecież wiedziałem, że to straszny człowiek jest i właściwie no, taki człowiek, któremu się nie powinno podawać ręki. No to absolutnie taki, no ale z drugiej strony no, ja idę do niego jako zawodowiec i ja po pierwsze mam swoją robotę zrobić, a po drugie no, nie powinienem swoich emocji pokazywać, bo to jest bez sensu, bo ja nie po to idę, żeby go oskarżyć, żeby go skazać, bo od tego jest sąd tak naprawdę. Ja zawsze mówię, że ja w tym pisaniu jestem adwokatem i prokuratorem, jednym i drugim. Ja i oskarżam i bronię, a czytelnicy są sędziami tak naprawdę. I dlatego ja mu podałem, jak on wyciągnął do mnie tą rękę, to ja mu podałem rękę i potem tym kolejnym ubekom podawałem. Potem poczułem jeszcze to usprawiedliwienie, jak Jacek Kuroń takie słynne zdanie powiedział o kimś, komu tam podał rękę, już nie pamiętam, jakiemuś zbrodniarzowi, i powiedział, że od tamtej pory to już każdemu podaje rękę. Ale rzeczywiście, no, ja właściwie nie do końca wiem, jak mi się udawało niektórych, bo tak naprawdę niektórych przekonać do tego, żeby oni się ze mną zgodzili na rozmowę. No, miałem jedną w sumie komiczną historię. Opisywałem taką historię śledczego właśnie z informacji wojskowej. To był taki wojskowy odpowiednik w UBECI. I on prowadził straszne śledztwa rzeczywiście przeciwko różnym żołnierzom. Torturował ich. Ja kilka razy opisywałem to, co on robił. No a pewnego dnia, bo to też to była jakaś sprawa sądowa, ja to relacjonowałem, a pewnego dnia poszedłem do niego do domu, zapukałem rano, przedstawiłem się, Piotr Lipiński, Gazeta Wyborcza, czy zgodzi się porozmawiać.
o dziwo się zgodził porozmawiać, tak rozmawiamy, a w pewnym momencie dla mnie mówi, ale pan, no straszne rzeczy on nie pisze, no straszne, no na przykład taki Lipiński wyborczy, no to takie głupoty on nie pisze. I on, nie, on po prostu nie zarejestrował tego faktu, z kim rozmawia. Ja mu się wyraźnie przedstawiłem, bo ja nigdy nie ukrywałem tego, nigdy nie nagrywałem z ukrycia czegoś. Ale zawsze starałem się właśnie przede wszystkim pójść pod drzwi człowieka, zapukać i zobaczyć jego twarz, bo ten pierwszy kontakt już był jakąś szansą na to, że ten ktoś się zgodzi na rozmowę i wpuści mnie do mieszkania. A nawet jeśli nie wpuści, no to ja coś ciekawego mogę opisać. Czasami też coś komicznego. Ja poszedłem do takiej słynnej prokurator z lat 80., która opozycjonistów oskarżała. Prokurator Wiesława Bardonowa. To była taka słynna, twarda baba, wielka, postawna, która budziła rzeczywiście lęk. Ja poszedłem, zapukałem do niej do drzwi, ona nie zgodziła się na rozmowę, ale ja zapisałem, że ona akurat była w wałkach na głowie i rzeczywiście wyglądała dość śmiesznie tak naprawdę. To było w takim cyklu, co się stało z ludźmi z tamtych lat. Wspominaliśmy tych ludzi w Gazecie Wyborczej. No i jakoś tak jedni się zgadzali, drudzy się nie zgadzali. O tyle wtedy było jeszcze też łatwiej, że jeszcze domofonów nie było. No, czyli łatwiej było się dostać na klatkę schodową. Ja adresy dostawałem też jeszcze nie było tej ustawy o ochronie danych osobowych, więc ja generalnie z akt prokuratorskich wypisywałem te adresy, prokurator nie protestował przeciwko temu i chodziłem po prostu do nich. Bardzo ważnym źródłem informacji wtedy była książka telefoniczna z lat 80., bo w tej książce były adresy tych ludzi, tych ubeków, adres Humera normalnie był i jego numer telefonu. Zresztą niektóre jego ofiary mówiły, że on to zrobił demonstracyjnie, że niczego się nie boi. Ja tak naprawdę uważam, że on zrobił to dlatego, że wszyscy tak robili. Dla niego to było obojętne. Ja przez wiele lat trzymałem te stare książki telefoniczne w domu, żeby właśnie tych ludzi wytropić, bo teraz jest zdecydowanie trudniej. No inna sprawa, że teraz no, tych z okresu tego wczesnego stalinizmu, z okresu stalinizmu ludzi już właściwie nie ma. Nie ma tych najstarszych ale to też właśnie jaki może być rezultat też tego, że jednak pójdziemy i spróbujemy zobaczyć człowieka, nawet jeśli on nic nam nie chce powiedzieć. Poszedłem kiedyś do Laszkiewicz, on się chyba nazywał, albo już nie pamiętam, taki drugi wicedyrektor Departamentu Śledczego. Zapukałem do drzwi i się pytam, czy on jest, na co człowiek za drzwiami, starszy człowiek mówi, nie ma go. No to ja się pytam, ale kiedy może być? No on mówi, że nie wiem. Ale o co chodzi? Ja mówię, no że jestem z reporterem gazety, chciałbym z nim porozmawiać. On mówi, nie, on nie będzie chciał rozmawiać. No więc ja się tego pana pytam, no ale skąd on wie, że nie będzie chciał rozmawiać? Mówiłem, że nie będzie chciał rozmawiać. No oczywiście to był ten człowiek, którego ja szukałem, ale co było ciekawe, z tego mieszkania jego w mieszkaniu był włączony telewizor i była transmisja z pielgrzymki Jana Pawła II. Więc no, to było też no, taki zbitek rzeczywiście rzeczywistości no, niesamowity tak naprawdę. Więc ja tu nie mam prostej recepty i nigdy nie miałem prostej recepty, jak tych ludzi przekonać do rozmowy, ale zawsze wiedziałem, że trzeba starać się stanąć twarzą w twarz, bo ten pierwszy moment kontaktu jest bardzo istotny, od niego zależy to, znaczy przez telefon jest zdecydowanie łatwiej komuś odmówić, więc ja na rozmowę telefoniczną, próbę nawiązania telefonicznego kontaktu, no już w wyjątkowych wypadkach, kiedy nie było innej możliwości, decydowałem się, a tak starałem się twarzą w twarz stanąć. Natomiast no jednak większość tych chyba ubeków nie chciała ze mną rozmawiać, choć z drugiej strony ci wyżsi rangą, czyli ci, którzy mieli więcej do powiedzenia, dość no, czasami zgadzali się i to dla mnie było bardzo, bardzo istotne. Coś jeszcze? Ojej, nie ma już pytań, to straszne. O, to dziękuję bardzo. Jakie są plusy i minusy pracy reportera historycznego? Jak ona wpływa na pana? To właśnie moja żona najwięcej by mogła o tym opowiedzieć. Ale to rzeczywiście to jest coś takiego, że znaczy teraz to już aż takim szaleńcem nie jestem, ale moja żona mówiła, że przez te pierwsze 10 lat, jak ja pracowałem jako reporter, to ja byłem strasznie nieznośny. Znaczy ja niemalże bez przerwy myślałem o tekstach.
cały dzień w domu myślałem, nawet jeśli nie pisałem, to byłem gdzieś pogrążony w tych myślach i rzeczywiście ja byłem niesłychanie wtedy skoncentrowany na tym, co robię, dlatego że ja zawsze miałem takie wrażenie, że ja rzeczywiście i wciąż mam jakąś taką umiejętność wnikania w ten świat opisywanej historii, wnikania w to, co się wydarzyło kiedyś, ale to się na codzienność przenosiło, że ja właśnie jakby byłem trochę pogrążony w tym taki autystyczny, w tym świecie takim z lat, no 50 lat wstecz tak naprawdę. I czasami trudno było ze mną nawiązać kontakt, ale to w ogóle to nie tylko dotyczy reporterów historycznych, to w ogóle często dziennikarzy dotyczy, to jest taki syndrom może żołnierza troszeczkę, kiedy się nawet nie wiem, no, newsowy dziennikarz, który tkwi w środku tej polityki bieżącej, jego strasznie interesuje to wszystko, co się dookoła dzieje, dla niego to jest wszystko bardzo istotne, te wszelkie roszady, najdrobniejsze zmiany w koalicji są niesłychanie istotne. On tym żyje bez przerwy i wraca do domu i zaczyna opowiadać coś w domu. W domu go nie bardzo rozumieją, bo to są takie drobiazgi, że to trudno, żeby rodzinę to interesowało. Żona mówi, ale ja zupę zrobiłam, a on tam o czymś innym zupełnie opowiada. I jest problem z kontaktem. Ja teraz na szczęście jakby mniej poważnie podchodzę może do tego zawodu, my staram się bardziej dystansować, a może trochę mnie internet uratował, bo ja bardzo dużo teraz w domu pracuję. Wyjątkowo, no, kiedyś nie pracowałem tak dużo w domu. Rzeczywiście, nie wiem, 90% pracy chyba wykonuję w domu. Po pierwsze przy analizie dokumentów, co kiedyś musiałem robić w archiwach, bo już musiałem wtedy decydować, co z nich wybrać, co skopiować, a teraz to wszystko robię w domu. No i potem przy pisaniu, więc właściwie na zewnątrz, poza domem wykonuję tylko takie rzeczy jak wyjazd do tego archiwum, no i rozmowy z bohaterami. No to jest 10-20% tego całego czasu. Natomiast w domu, jak ja siedzę przy komputerze i pracuję, no to internet mnie ratuje w ten sposób, że ja co pół godziny jakieś głupie filmiki na YouTubie włączam, albo oglądam jakieś strony niezbyt interesujące, albo robię sobie trening, idę na rower, albo pobiegać, żeby się oderwać od tego i to taką mam higienę psychiczną dzięki temu. To szczególnie przy pisaniu jest w momencie, kiedy się pisze istotne, bo ja nie wiem, ja jestem w stanie gdzieś tak skoncentrować się na pisaniu pół godziny, może godzinę, a potem już muszę czymś się zająć na kilkanaście przynajmniej minut, bo już nie jestem w stanie dalej, znaczy nic nie wymyślam dobrego, słabo mi idzie. No i wtedy właśnie zajmuję się czymś w tym internecie, co odrywa zupełnie od tego tematu, którym się zajmuję. No problem tylko jest taki, żeby potem wrócić do tego tematu. No to nie ukrywam, w tym mam duży problem i rzeczywiście powinienem jakiś budzik nastawiać, że robię na 15 minut przerwę, ale niestety no, nigdy mi się tak nie udaje tego zrobić. Ale co ciekawe, dwa lata temu pisząc książkę, odkryłem, że pisanie książki jest znakomitym momentem na odchudzanie się, bo w czasie pisania można właśnie, jak już się bardzo postara ten dzień ustawić, jak już się ma zebrany cały prawie materiał, to pozostaje na pisanie książki. I wtedy siedząc w domu można wyznaczyć sobie godzinę na jakiś trening biegowy czy rowerowy i to jest znakomite, bo wie się, że od tej do tej się robi to, potem się ma przerwę, odpoczywa się, czyli ten trening robi, odchudza się dzięki temu i potem wraca się do pracy i to bardzo mi się ten styl pracy podobał. Rzeczywiście, tylko że ja wtedy musiałem mieć bardzo dużą dyscyplinę, bo bardzo, bardzo mnie gonił termin. Rzeczywiście to była książka akurat o Rodowiczu Anodzie, pisana w koszmarnie ekspresowym tempie ze względu na pewne terminy. I ja wtedy no dosłownie każdą minutę, niemalże każdą minutę pracy miałem przewidzianą, czym się będę zajmować, bo pracowałem, odsyłałem któryś rozdział do redakcji, w tym czasie pracowałem nad następnym rozdziałem, jak kończyłem pracę, bo dostawałem zredagowany ten rozdział, trzeba było coś poprawiać i tak w kółko, bo to jest też tak, że z redaktorem się strasznie długo pracuje, że się wielokrotnie powtarza tak naprawdę ten tekst przerabia, poprawia, sprawdza fakty, robi te nieszczęsne przypisy, które mnie zawsze do szału doprowadzają, bo to jest najgorszy moment, który trzeba przejść.
Pod koniec człowiek już po prostu nie znosi tego tekstu. Zna na pamięć każdy przecinek w tym tekście i właśnie uważa, że każda kropka, przecinek i średnik nudny jest. I to już jest ten rzeczywiście moment, kiedy no, powinno się rzucić tekst, ale nie można, bo trzeba dalej nad nim pracować. No niestety, z tym się nic nie daje zrobić, ale niby przynajmniej na razie i cieszę się chyba z tego, że jak się wraca do tych tekstów właśnie po kilku latach, to się, tak jak mówiłem na początku, to można zapomnieć, że się to napisało, a się to podoba. A skoro się podoba, to znaczy, że się jakoś fajną pracę robiło. To wszystko chyba. Tak. Dziękuję bardzo, robimy przerwę.